Marianna Furman, Polonia na świecie. Witam Państwa. Nasz dzisiejszy gość to pan Wojtek Gawenda, mieszka w Kanadzie, w Toronto i podobnie jak poprzedni nasz rozmówca został nominowany w konkursie do nagrody Osobowość Polonii na Roku imienia Edyty Felsztyńskiej. Dla przypomnienia dodam, że jest to druga edycja konkursu zainicjowana przez spotkania polonijne z Włoch. Witam pana bardzo serdecznie. Witam. Dzień dobry. Panie Wojtku, w dzisiejszych czasach pana działalność artystyczno-kabaretowa jest balsamem na stres. I patrząc z perspektywy ogromnej liczby Polaków mieszkających za oceanem, myślę, że kabaret pod bańką jest no, taką bardzo, bardzo pożądanym instrumentem, który wywołuje uśmiech na wielu twarzach. Jak to wygląda z pana punktu widzenia? To znaczy, kabaret jest na pewno lekarstwem na stres, ale patrząc się od strony widza. Natomiast z mojej strony, z mojego punktu widzenia, jest to producent stresu, dlatego że ja muszę przygotować cały program, co wiąże się naprawdę ze stresem. Pisanie czegoś dowcipnego i śmiesznego wcale nie jest takie proste, dlatego że opowiedzenie dowcipu, a wymyślenie go, to są dwie różne rzeczy. Więc na pewno jest to ciężki kawałek chleba wbrew pozorom. Powiem tak, że w momencie, kiedy piszemy program, to bawi nas coś, co wymyślimy i śmiejemy się do rozpuku. Po czym gdzieś tak po tygodniu, jak zaczynamy obrabiać ten tekst, dodawać, odejmować, to na końcu tak patrzymy się na siebie i mówimy, czy to będzie w ogóle śmieszne? Czy kogoś to będzie bawić? I to jest taka normalna reakcja, jesteśmy już do tego przyzwyczajeni, więc się tym nie przejmujemy, aczkolwiek no jest to na pewno stresujące. Natomiast cieszy nas to, że nasi widzowie bawią się świetnie, bez względu na to, czy gramy w Kanadzie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce. Kabaret pod bańką powstał w latach 90. i skład kabaretu tworzą aktorzy scen warszawskich i krakowskich. Muzycy, autorzy tekstów i kompozytorzy. Czy właśnie z takim zamiarem opuścił pan polskie sceny i postanowił zamieszkać za oceanem, aby no, wywoływać uśmiech na twarzach rodaków mieszkających w Kanadzie? To znaczy, oczywiście nie był to główny powód. Wyjechałem z zupełnie innych powodów, z Polski. Natomiast kiedy byłem już tutaj w Kanadzie, to był 95 rok. Kabaret działał już wtedy od 2 lat. Znaczy, dokładnie działał od pół roku, tak cyklicznie występując, natomiast został założony dużo wcześniej i miał kilka występów wcześniej. I ja po prostu siedziałem sobie wieczorem w sobotę. To był czas, kiedy jeszcze nie było internetu, nie było satelitarnych telewizji, więc oglądałem program, godzinny program telewizji polskiej, robiony tutaj, produkowany w Toronto. I tam zobaczyłem ogłoszenie, że kabaret pod bańką występuje i numer telefonu, jeżeli ktoś chciałby zadzwonić o bilety. No więc ja wziąłem telefon, zadzwoniłem, odebrał miły pan i mówi, ile chciałem biletów. Ja mówię, ja nie chciałem bilety, tylko chciałem wystąpić. No i tak to się wszystko zaczęło. Ponieważ okazało się od razu, że mamy wspólne korzenie, występowaliśmy w tym samym teatrze, co prawda w innych latach i nie spotkaliśmy się tam, ale w tym samym teatrze występowaliśmy w Krakowie, więc mieliśmy dużo wspólnych znajomych i wspólnych tematów. No i tak się to zaczęło. A jak pan uważa, czy łatwiej jest wam działać w Kanadzie, czy to samo lub więcej udałoby się osiągnąć w Polsce? Jak pan myśli? To znaczy tak, na pewno fakt, że poznaliśmy się wszyscy tutaj, miał niebagatelne znaczenie, ponieważ stworzyliśmy coś z niczego i nigdy nie mielibyśmy szansy się spotkać w Polsce, dlatego że pochodzimy z różnych miast, z różnych regionów Polski, więc na pewno byłoby to bardzo trudne. Natomiast tutaj fakt, że spotkaliśmy się, byliśmy wszyscy w Kanadzie, byliśmy wszyscy w Toronto czy w okolicach, był jak gdyby łatwiejszą sprawą, że spotkaliśmy się i zaczęliśmy tworzyć. To na pewno. Natomiast no, jeżeli chodzi o stronę egzystencjonalną, publiczności i tak dalej, no jest to na pewno łatwiejsze w Polsce, bo my zawsze się śmiejemy, że polskie kabarety mają o tyle łatwiej, że zrobią program, po czym grają go przez powiedzmy rok czasu, jeżdżąc po całej Polsce, na końcu jeszcze wystąpią z nim w telewizji.
czyli zmienia się publiczność, a oni program mają, no, z małymi retuszami, żeby go uaktualnić, cały czas ten sam. My natomiast mamy prawie, że tą samą publiczność i musimy zmieniać program co chwilę, stąd przez te, no już za chwilę 30 lat będzie, w tym roku jest 29 istnienia kabaretu, mieliśmy już ponad 100 premierowych programów. Wow, to jest naprawdę no, dobry wynik. Robi to wrażenie. Ja sam nie wiem, skąd się tego tyle wzięło. Produkcja na szeroką skalę, naprawdę. A został pan odznaczony medalem zasłużony dla kultury polskiej, przyznanym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Czy to było dla pana oczywiste, czy jednak ta odznaka no, była zaskoczeniem? Znaczy, było to niezwykle miłe, że ktoś docenił moją pracę, a szczególnie ci, którzy mnie, że tak powiem, nominowali panu ministrowi i bardzo jestem wdzięczny, że pan minister tego nie odrzucił. Także na pewno było to zaskoczenie, że ktoś docenił. No i była to wielka niespodzianka, ponieważ cała gala wręczenia odbyła się na scenie, przybył konsul, który zresztą bardzo często był na naszych programach, także przed całą naszą publicznością zostały te medale wręczone. Pięknie. Ma pan na swoim koncie cały bagaż doświadczeń scenicznych. Współpracował pan z Telewizją Polską, był pan również dyrektorem artystycznym i programowym Telewizji Polskiej w Toronto, zapraszany na największe festiwale kabaretowe w Polsce i za granicą. Patrząc z perspektywy czasu, jak pan uważa, można było jeszcze zrobić coś więcej, lepiej, a może inaczej? O, to na pewno zawsze tak jest. W każdym zawodzie, w każdej pracy, w każdej działalności zawsze człowiek wie, że gdzieś może zrobił błąd, albo mógł zrobić nie tak, a mógł zrobić tak. Także na pewno jest coś, co byśmy poprawili, czy ja bym poprawił, gdybym mógł cofnąć czas o 5, 10 czy 20 lat, to z pewnością. Jest pan również współzałożycielem szkoły artystycznej dla dzieci i młodzieży pod nazwą MAVO, Academy of Arts Music, którą prowadził przez 15 lat. Rozumiem, że skoro został określony czas, to ta działalność jest już takim przyjemnym wspomnieniem. Zatem nie brakuje panu tego zajęcia i co na to środowisko polonijne? To znaczy na pewno brakuje, aczkolwiek no, był to dosyć prozaiczny powód zamknięcia szkoły, czy nawet sprzedaży szkoły, bo myśmy ją sprzedali. Więc po prostu finanse. Szkoła zarabiała na siebie, ale nie przynosiła na tyle dochodu, żeby nas satysfakcjonować po prostu, więc stwierdziliśmy, że nie ma sensu dalej czas i energię poświęcać. 15 lat wystarczyło, aczkolwiek było to niezwykle miły okres, niezwykle miłe przeżycia. My mieliśmy szkołę, która kształciła i polskie, i angielskojęzyczne dzieci, więc nie było to tylko dla polskich dzieci. Było tak mniej więcej 50 na 50, ponieważ była tam, jak śmiejemy się, że to były cztery wydziały, dumnie mówiąc, czy cztery kierunki kształcenia, bo była szkoła muzyczna, było studio rysunku, było studio tańca i było studio wokalno-teatralne, które było naszym oczkiem w głowie. To już było tylko i wyłącznie dla polskojęzycznych dzieci. I to było niesamowite, dlatego że myśmy tam mieli też salę, taki klub właściwie ze sceną, z profesjonalną sceną kameralną, taką na 80-100 osób maksymalnie tam chodziło. I na tej scenie robiliśmy programy z tymi najpierw dziećmi, a potem z młodzieżą. No niesamowite programy, bo oparte na twórczości Marka Grechuty, i Agnieszki Osieckiej, i Wojtka Młynarskiego, Jona Szakowty, Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Także te dzieci poznały nie tylko kawałek historii polskiego kabaretu i polskiej twórczości jako takiej, ale też miały okazję uczestniczyć w tym wszystkim i śpiewać i mówić. Także jesteśmy niezwykle z tego dumni, że rodzice oczywiście świetnie ich nauczyli po języku polskim, posługują się językiem polskim, ale myśmy, że tak powiem, dopracowali to. Także jest to nasza duma, dlatego że te
dzieci urodzone tutaj w Kanadzie, w polskich rodzinach, mówią praktycznie bez akcentu i z piękną wymową w języku polskim. Część z Wow, nich pięknie. po już sprzedaży szkoły była tak z nami związana, że z nami została i pomimo, że teraz już albo kończą studia, albo skończyli studia, mają swoje zawody, więc, ale jak tylko dochodzi do nowego programu, to one są na zawołanie i z nami występują dalej. Są tak, mamy takie młode zaplecze. Wspaniale. A czy ma Pan wiedzę na ten temat, że ta szkoła po prostu teraz kontynuuje nadal dzieło, które Wy zapoczątkowaliście? Tak, Czyli po przez sprzedaży pewien czas udało się, tak? kontynuowałem. To znaczy, u nas w życiu nic się nie dzieje normalnie, więc szkoły oczywiście też nie mogliśmy sprzedać normalnie. Okazało się, że szkoły od nas kupili Egipcjanie. Ale żeby było śmieszniej, to artyści Egipcjanie, reżyserzy, aktorzy również. No i żeby było śmieszniej, to jeszcze do tego chrześcijanie koptyjscy. Także to wszystko się jakoś tam związało. Myśmy tam potem jeszcze z nimi mieli kontakt. Czasami żeśmy tam mieli okazję, że tak powiem, na tej małej kameralnej scenie wystąpić. Aczkolwiek im chyba też to nie za bardzo poszło. My może liczyli też na większe dochody. I też nie wiem, czy sprzedali, czy zlikwidowali. W każdym razie w tym miejscu, gdzie ta szkoła była, już nie ma tej szkoły. Czyli też finanse prawdopodobnie, tak? Prawdopodobnie. Ale był to kawałek historii, z którego jesteśmy naprawdę dumni, bo to było nie tylko kształcenie dzieci, ale też mieliśmy tam taką swoją bazę. Tam mieliśmy stroj, ponieważ mieliśmy, tak jak mówiłem, że my lubimy robić barwne przedstawienia, więc mieliśmy około 5000 strojów. Tam wow. W tej szkole, w takim specjalnym Bardzo dużo. Magazynie, rekwizytów i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę, oprócz zwykłych takich, zwykłych, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, programów kabaretowych, bo one nigdy nie są zwykłe, bo zawsze jest jakiś temat, zawsze jest mnóstwo scenografii, strojów i tak dalej, i specjalnie teksty, piosenki, skecze pisane w tym kierunku. Natomiast mieliśmy kilka takich przedstawień naprawdę dużych, kostiumowych, jak był Biesiada z ogniem i mieciem, gdzie była w pełnych strojach szlacheckich z całą scenografią oparta na trylogii Sienkiewiczowskiej, taka troszeczkę z piosenką biesiadną, ale to były specjalnie napisane całe teksty kabaretowe do tego, więc było naprawdę śmiesznie. Była Biesiada w PRL-u. Była biesiada w party w PRL-u, druga część, była biesiada u sąsiada, a żona na Kubie. Także czy największe nasze przedsięwzięcie, które było, to Znacznie to była... zabrzmiało, tak? Że żona na Kubie, tak, biesiada żona na Kabaretowo. Więc była to troszeczkę powiązanie piosenki biesiadnej, która była swego czasu bardzo popularna w Polsce, więc nasza publiczność nas bardzo namawiała do tego, żeby to zrobić, no a nie mogliśmy zrobić, zaśpiewać piosenkę biesiadną, no bo to nie ma sensu jako taką, jesteśmy w końcu kabaretem, więc po prostu napisaliśmy swój scenariusz kabaretowy do tego, oparliśmy się na niektórych piosenkach biesiadnych i jakoś to poleciało, natomiast takim największym naszym przedstawieniem była rewia odwołana, to był program oparty na piosenkach z lat 20. i 30., gdzie zbudowaliśmy całą scenografię, czyli schody, tak jak w rewiach, teatrzykach rewiowych przedwojennych, całe stroje z tamtego okresu i też było wszystko oparte na piosenkach z lat 20. i 30., aczkolwiek z naszym scenariuszem, więc wyszedł przepiękny wodewil, kabaretowy spektakl z piosenkami. I to naprawdę było wielkie przedsięwzięcie. Dość powiedzieć, że na przykład takie przedstawienia jak właśnie Biesiada w PRL-u czy rewi odwołaną oglądało tutaj w Toronto ponad 10 tysięcy osób, co jest naprawdę wielkim osiągnięciem. Wow. Może w Polsce nie, ale jak gdyby, żeby złapać perspektywę o co chodzi, to w Toronto, w Mississauga, gdzie najczęściej występujemy, mieszka 200 tysięcy Polaków, czyli to jest takie no... Duże, aczkolwiek jednak niezbyt duże miasto, prawda, w Polsce. W Toronto w okolicach mieszka około 500 000. Natomiast teraz proszę sobie wyobrazić, że żeby ściągnąć 10 tysięcy z tych ludzi na przedstawienie, to naprawdę trzeba zrobić coś dobrego, prawda? To prawda. A w czasie pandemii na stronie kabaretu pod Bańką pojawiły się posty pod hasłem Wojtek Gawenda z cyklu Koronny świadek epidemii. Wszystkie są w punkt. A ja pozwolę sobie przytoczyć tutaj dwa takie wpisy,
które tak mi się spodobały. I co z tego, że wygram z wirusów całym plikiem, skoro zostanę alkoholikiem? I tutaj wiadomo, że wiadomo, o co chodzi, nie trzeba tego tłumaczyć. A drugi, wszyscy pukali się w czoło, jak kupiłem dwa mieszkania w tym samym bloku. A teraz proszę, windą mogę pojechać na kilka dni urlopu. To też jest naprawdę oczywiste. Ale proszę powiedzieć, jak przetrwaliście ten trudny czas pandemii? A pytam dlatego, że od 2020 roku nie pojawiły się żadne wpisy, żadne właśnie posty na stronie kabaretu. To znaczy tak, ja kiedy zaczęła się pandemia, postanowiłem troszeczkę wyżyć swoją energię artystyczną i stworzyłem właśnie ten taki cykl Wojtek Gawęda z cyklu Koronny Świadek Epidemii. Na mojej prywatnej stronie facebookowej są wszystkie te fraszki i polecam, dlatego że to jest ponad 200 tych fraszek i można sobie chronologicznie sobie przeczytać od początku pandemii, co się działo i sobie człowiek wtedy przypomni, jak to było naprawdę i co w danym momencie się działo. Ja wykorzystując czas pandemii w końcu wszedłem do studia i zacząłem nagrywać, bo nigdy na to nie było czasu, swoją płytę ze swoimi piosenkami. Płyta ukaże się już niedługo, myślę, że za miesiąc będzie gotowa, także jeżeli będziemy mieli okazję się spotkać na jesień w Rzymie na ogłoszeniu wyników plebiscytu i na wręczeniu nagród, gdzie mam zresztą podobno wystąpić, więc na pewno tam będę, bez względu na wynik konkursu i na decyzję jury, więc ta płyta na pewno już będzie. To jest płyta, tam na płycie będzie 14 piosenek mojego autorstwa, więc typowa płyta z piosenkami kabaretowymi. Mam nadzieję, że będzie okej, że się spodoba. Natomiast kabaret jako kabaret, no od czasu, jak zaczęła się pandemia, nie występowaliśmy i tak pomału się zbieramy. Myślę, że na jesień też zrobimy jakiś nowy program. Troszeczkę się boimy, bo my zawsze coś wykraczemy, ponieważ ostatnim naszym programem w lutym 2020 roku to był program traktujący o troszeczkę takiej paranoicznym traktowaniu globalnego ocieplenia. Program był Zmiana klimatu, czyli globalne ocipienie. No i wykrakaliśmy to globalne ocipienie, bo za miesiąc później wszystko już pozamykali. Także to jest, troszeczkę się boimy następnego naszego tematu i wybryku i żartów. No ale na pewno to zrobimy, także pewnie na jesień wrócimy z nowym programem. A może pan przytoczyć takie najzabawniejsze sytuacje, które przytrafiły się na scenie? Być może podczas spektaklu ktoś komuś zrobił jakiegoś psikusa? No to często żeśmy robili sobie psikusy i to niekoniecznie na zaplanowane, ale było tego dużo. Natomiast no jest więcej anegdot, dzieje się gdzieś poza sceną, jak zwykle w takich sytuacjach. Przypominam sobie taką scenę, kiedy przylecieliśmy pierwszy raz do Polski z kabaretem, ponieważ tutaj od razu powiem, że jesteśmy pierwszym kabaretem w historii polonijnych występów, który koncertował i koncertuje dalej i koncertuje w Polsce, więc jest to jakiś taki ewenement. Były owszem świetne kabarety w Londynie i w Chicago prowadzone przez tuzów i legendy polskiego kabaretu, czyli Mariana Hemara i Feliksa Konarskiego, pseudonim Refren, ale no, nie mieli możliwości, żeby pojechać wtedy do Polski ze swoimi programami, więc my jesteśmy jedynym na razie i pierwszym na pewno kabaretem polonijnym, który koncertuje w Polsce. I kiedy przyjechaliśmy pierwszy raz, to było w 2000 roku, z duszą na ramieniu, bo nie wiedzieliśmy w ogóle, jak publiczność nas przyjmie w Polsce, czy będzie ich śmieszyć ten sam rodzaj dowcipu, który my prezentujemy, jednak w Polsce może mógłby się troszeczkę różnić. No i przylecieliśmy na lotnisko w Okęcie w Warszawie. Wychodzimy z tymi swoimi bagażami, bo przylecieliśmy pełnym składem wtedy, czyli trzech muzyków i sześciu aktorów, więc dziewięć osób, stroje, instrumenty niektóre i tak dalej, i tak dalej. Więc wychodzimy z tymi wózkami, rozsuwają się już te drzwi w sali przylotu i my patrzymy się, stanęliśmy jak zamurowani, a przed nami las kamer, aparatów fotograficznych, fotoreporterzy, telewizje.
i myśmy tak rzucili te torby, tak spojrzeliśmy na, po sobie i tak nie za bardzo wiedząc, co z tym wszystkim zrobić, mówimy, no, no jest, nieźle się zaczyna. I w tym momencie kątem oka zauważyliśmy, że za nami stanął pan Andrzej Wajda z Oskarem, bo przyleciał akurat z Nowego Jorku samolotem. To nie było dla was. Tak. Tak. No ale było to bardzo miłe. Pierwsze spotkanie z Polską. Lecieliśmy i te kamery, nigdy nie zapomnimy, ten las kamer i fotoreporterów, który nas przywitał en face, że tak powiem. No tak. A może pan wymienić miejsca na świecie, w których czuł pan taki największy zaszczyt, prestiż, że dane było panu wystąpić? O tak, to na pewno. Na pewno był to Teatr Kwadrat warszawski, gdzie nas zaproszono, żeby wystąpić. No było niesamowite, bo jak przyszliśmy do garderoby, teatr akurat był wtedy na wyjeździe, dlatego udostępnili nam scenę, ale na stolikach w garderobie czekały nas niesamowite takie laurki, jak gdyby powitalne od całego zespołu Teatru Kwadrat i na każdym, że tak powiem, przy każdym lustrze w garderobie, gdzie dany aktor czy aktorka zwykle korzystała na co dzień z tego, było imienne, podpisane takie powitanie, więc ja akurat miałem okazję siedzieć przy w garderobie przed lustrem i miałem laurkę przed sobą z powitaniem i z życzeniami udanego występu od pana Jana Kobuszewskiego, także było to naprawdę wielkie przeżycie. Na pewno takim przeżyciem było wystąpienie w sali kongresowej w Warszawie. Na pewno takim przeżyciem był ostatni nasz występ w Polsce, to było właśnie tuż przed pandemią, to był styczeń, początek stycznia, 3 stycznia 2020 roku, kiedy mieliśmy okazję i zaszczyt wystąpić w Mekce polskiego kabaretu, czyli w krakowskiej piwnicy pod Baranami. To było niesamowite przeżycie, no jako młody chłopak nigdy nie przypuszczałem, że będę tam występował. Byłem, że tak powiem, na widowni nieraz, ale nigdy nie przypuszczałem, że wrócę tam jako aktor, jako występujący i to jest tak gdzieś z drugiego końca świata. Na pewno niesamowitym przeżyciem był występ na Igrzyskach Olimpijskich, dlatego że jesteśmy jedynym kabaretem w historii, polskim kabaretem, już nie mówię, że polonijnym, ale polskim kabaretem, który miał okazję wystąpić na oficjalnym koncercie galowym na Igrzyskach Olimpijskich, a konkretnie na Olimpiadzie Zimowej w Vancouver w 2010 roku. No było to niesamowite przeżycie, bo ten oficjalny komitet olimpijski po prostu zwrócił się do poszczególnych grup etnicznych, żeby zrobiły koncerty dla swoich kibiców, dla swoich sportowców, działaczy i tak dalej, trenerów. No i Polonia w Vancouver zorganizowała taki koncert, więc z Polski był zaproszony Jacek Wójcicki, była Katarzyna Skrzynecka i my jako przedstawiciele Polonii Kanadyjskiej, więc teatr na prawie 2,5 tysiąca osób, na widowni no, sportowcy nasi, którzy brali udział w olimpiadzie, kibice, działacze z panią świętej pamięci Ireną Szewińską na czele, więc naprawdę było to niesamowite przeżycie. Faktycznie, robi to wrażenie, ta cała lista, którą pan wymienił. A co pan zawdzięcza imigracji? No jeszcze powiem jako taką ciekawostkę, bo na drugi dzień był bieg na 30 kilometrów, który wygrała Justyna Kowalczyk, zdobywając złoty medal. No i po występie rzuciła kwiaty, te, które się dostaje po zwycięstwie, rzuciła i oczywiście kto złapał? My złapaliśmy, także do dzisiaj mamy zasuszony bukiet z Olimpiady z Vancouver i Justyny Kowalczyk u siebie w naszych zbiorach. Pięknie. A chciałam jeszcze zapytać, co pan zawdzięcza emigracji, patrząc z perspektywy czasu i czy Kanada to był dobry wybór, czy dzisiaj postąpiłby pan inaczej? To jest bardzo trudne pytanie, bo po prostu, jak to mówi stare powiedzenie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, prawda? To prawda. Myślę, że będąc w tej sytuacji, w której zdecydowałem się, żeby wyjechać z Polski, na pewno bym to zrobił jeszcze raz, no chyba, żeby była inna sytuacja, to wtedy być może nie. Natomiast powiem tak, że gdyby tutaj było źle, to pewnie bym stąd wyjechał, bo ja nie lubię męczyć się w miejscach, których nie lubię lub nie sprawiają mi przyjemności pobyt. Tak jak powiedziałem, że
fakt, że jestem tutaj i nie tylko ja, tylko moi koledzy i koleżanki z zespołu również, i że mieliśmy się okazję poznać tutaj, więc na pewno nie byłoby takiej okazji w Polsce, więc na pewno nie powstałoby to, co stworzyliśmy, to na 100%. Także jest, jak mówił słynny kabareciarz polski, są plusy dodatnie i plusy ujemne, tak jak to było. Wspaniale. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Wojtek Gawenda z Kanady, nominowany w konkursie do nagrody Osobowość Polonijna roku imienia Edyty Fersztyńskiej. Jeżeli jego kandydatura jest dla Was interesująca, prosimy, abyście Państwo weszli na stronę plebiscytu i zagłosowali właśnie na niego. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję. Vispa TV is a multicultural television from Great Britain. It is reported from many regions, debates with exciting people, talks with experts, and many other programs. Vispa TV. Welcome.